Mam tę przyjemność współpracować z Piotrem i z Wrocław Center nad fragmentem programu, który będzie jakby w pełni realizowany w przyszłym roku w ramach Europejskiej Stolicy Kultury, a ten fragment w tym roku nazywa się właśnie, ma taką wspólną nazwę, hakowanie społecznego systemu operacyjnego. Właśnie na czym polega to hakowanie, które ty prezentujesz? No więc zaproszona zostałam w związku właśnie z Simulacrum, bo żeśmy właśnie w trakcie w Biennale WRO rozmawiali z Piotrem na temat tej pracy i właśnie wtedy powstała jakby ten pomysł, żeby właśnie zrobić taki warsztat, gdzie można pokazać, jak też łatwo można ten proces wprowadzić w drogę. Ludzie jak słyszą słowo hacking, to właśnie zawsze myślą, że to jest właśnie związane z softwarem, że ludzie muszą się bardzo znać na tych wszystkich, na tej technice i w ogóle być bardzo w tym temacie, żeby w ogóle coś takiego zrobić. A ja w sumie przyszłam w ogóle z malarstwa i w sumie z biegiem czasu wchodzę powoli w te tematy. Nie zastanawiam się, jakie techniki używam, jak to się nazywa i czy w ogóle coś takiego można robić, tylko w sumie myślę, że można powiedzieć, że jestem albo bardzo ciekawska, albo bardzo bezczelna i po prostu sobie zawsze coś, co mnie interesuje i co uważam za bardzo ciekawą rzecz, to zawsze próbuję się w to wgłębić. Powstał taki pomysł, żeby zrobić ten warsztat, ponieważ ja, ten mój hacking w tym systemie jest taki bardzo rudymentarny, że ja po prostu przychodzę z rozpuszczalnikiem do paznokci i z żyletką i po prostu zdzieram folię, czyli robię coś bardzo takiego, jak to powiedzieć, barbarzyńskiego w sumie w tej technice, ale co okazuje się bardzo pięknym efektem. Jakby się powiedziała, dokładnie na czym polega ten projekt, symulakar? Są cztery monitory, które są złożone w taką ramkę w sumie. Wygląda to jak akwarium. Idea jest taka, że jak się przychodzi, to widać tylko te białe monitory. I często jest tak, że jak to wszystkie te łańcuszki tutaj, te lupy i te kable tu wiszą, to samo w sobie już to wygląda jako fajna instalacja. Zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, że jak monitor jest włączony, to zawsze coś tam jest. A tu otwiera się i w sumie się widzi tabula rasa. Tych obrazów nie ma. I się człowiek zastanawia, aha, ma to tak być, czy co się z tym dzieje. W tym momencie, jak ludzie zauważają, że są lupy, to po prostu automatycznie bierze się tą lupę i się przez nią patrzy. Bo tak już jesteśmy nauczeni. O. Ja daję najmniej informacji, jakie może być i każdy sobie w głowie składa tą całą historię. Na czym polegają warsztaty w takim razie? Ja w sumie bardzo lubię też tworzyć na zasadzie open source. W bardzo szerokim pojęciu tego słowa i że zupełnie nie mam czegoś takiego, że ja całą moją technikę trzymam schowaną i bardzo pilnie, żeby ktoś tego mi nie skopiował. Ja uważam, że kopiowanie jest bardzo ważne w życiu, że w sumie cała nasza kultura i w ogóle wszystko na świecie jest na podstawie kopiowania, tylko zależy, czy to się robi duplikat, czy się ten kopiuje i się dalej to rozwija. I na takiej zasadzie też w sumie wymyśliłam ten workshop, że w sumie ja daję tą technikę, te słowa, pokazuję jak się je tworzy, a artyści, którzy są tutaj, robią swoją sztukę. Na przykład Kuba w trakcie, jak żeśmy rozmawiali, wpadł na pomysł, że no on ma to zdjąć, ale najpierw zdejmie tylko połowę tej folii. I tu jest jeszcze ta folia. A tu jest, już jej nie ma. Bo ta ostatnia folia, jak ją się ściąga, to wszystkie te kolory, które były przefiltrowane wcześniej, znowu się mieszają i wtedy się pojawia znowu białe światło. I teraz zobaczcie, jak tak nałożę, to jest efekt jest z powrotu, tak jest w sumie prawdziwie, tak? To jest tak, jak ta folia była tutaj dalej, wiecie, że to jest teraz jest. Ale tą folię, jak się kręci, to są zupełnie piękne przesunięcia kolorów.
Jak doszłaś w ogóle do tego pomysłu właśnie od malarstwa, gdzie to ty jednak właśnie oszukiwałaś, tak. Nazwijmy to tak, teraz do takiego właśnie do hakera, prawda? Tak. Hakerki, która odsłania te mechanizmy. Ja w sumie uważam, że już zawsze byłam hakerką. Od dzieciństwa wiedziałam, że będę malarką. Jak przyszłam na studia i w sumie całe życie do tej pory malowałam, i byłam w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych. U mnie było też tak, że jak ja byłam młoda, bo ja to już tak w sumie od szkoły podstawowej wiedziałam, że będę malarką i myślałam, no tak, ale jestem młoda, jeszcze nie mam za bardzo z czym do ludzi iść, nie mam bardzo co do opowiadania. I pomyślałam sobie, no dobra, to póki nie wiem, o czym chcę mówić, to się nauczę najpierw techniki. Byłam właśnie w Krakowie w rok na Akademii, to jeszcze to zupełnie tak doprowadziłam w sumie dla mnie do bardzo dobrego poziomu. I w tym momencie już byłam, to już było tak, byłam 20 lat, miałam i już zaczęłam coś tam wymyślać sobie, zaczynałam wyjaśniać sama w sobie, co mnie interesuje, gdzie bym chciała pójść i jakie tematy chciałabym drążyć. I jak zaczęłam właśnie, dlatego zaczęłam też studiować na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, bo chciałam też zupełnie zmienić miejsce, żeby też właśnie jakby się wybić z tego nurtu, w którym się cały czas do tej pory siedziało. Ale powiem, że wpadłam jak ten, co nie umie pływać na głęboki basen, bo na Akademii przede wszystkim monachijskiej jest zupełnie diametralnie inny sposób nauczania na takiej zasadzie, że ty ponosisz 100% tego, czego się uczysz i jak się tego uczysz, czyli cię zostawiają tak naprawdę zupełnie samego. No ale jak ja zaczęłam właśnie studiować na tej Akademii, no i tak siedziałam sama w tej pracowni i tak myślałam, no dobra, no zmieniłam szkołę, zmieniłam miejsce, no i ale co teraz, nie? No, myślę, że w tym momencie też mi pomogło, co teraz też wychodzi w mojej sztuce, że ja w szkole też miałam taki moment, że się zastanawiałam, czy nie studiować fizyki, czy matematyki, bo zawsze mnie to bardzo ciekawiło. I myślę, że w tym momencie też podeszłam tak dość naukowo do problemu i powiedziałam, no dobra, to muszę to po prostu zegzaminować. Co jest dla mnie, gdzie mogę się poruszyć. A ponieważ naprawdę do tej pory tylko malowałam, więc pomyślałam, okej, no więc z czego składa się malarstwo? Z formy i z farby. Więc na początku malowałam tylko czarno-biało, ale rzeczy, które mnie otaczały, trzymałam się nadal realnego świata. No i tak po paru, 4-5 miesiącach stwierdziłam, że to mnie zupełnie nie ciekawi, więc postanowiłam, no dobra, to teraz się skupię na farbie. I w sumie otwarły mi się w tym momencie nowe wrota do malarstwa abstrakcyjnego. W tym momencie, jak zaczęłam malować abstrakcyjnie, zaczęłam dla mnie hakować technikę malarską. Ponieważ na przykład malowałam abstrakcyjne formy, ale malowałam je technikami jak od starych mistrzów. Czy na przykład tak jak Rembrandt dawał biel ołowianą z tyłu, to jest taka strasznie jasna, biały kolor, który bardzo dobrze odbija światło, czyli w sumie tak jak monitor. I na tym malował bardzo cienkie warstwy farb, przez które światło przechodziło, odbijało się od bieli i wracało. W tym momencie mnie fascynowała właśnie ta głębia, którą mogę tym osiągnąć i też ruch na powierzchni tego dwuwymiarowego płótna. I w sumie to jest cały czas kłamstwo. I wtedy po raz pierwszy doszłam do wniosku, co jest dla mnie w tej sztuce ważne. To hakowanie tego i stwarzanie tego czegoś nowego z tego starego, chcę hakować społeczeństwo, inaczej powiedziawszy. I ja chcę naprawdę, dla mnie moja sztuka jest moim medium, w którym ja z tego mojego black box, mojego ciała i mojego umysłu próbuję coś wysłać i dostać coś z powrotem. I dlatego stwierdziłam, że musi w którymś momencie tego procesu pojawić się ciało. Wtedy wpadłam na taki pomysł, bo się właśnie znowu zaczęłam zastanawiać, no dobra, no teraz zrobiłam coś takiego, ale czym w zasadzie jest nadal ten kolor i ta forma? I to, co ja zawsze próbowałam na tych obrazkach, to jest właśnie spróbowanie zbudowania przestrzeni i
i patrzyłam, jak te kolory mogę je tak zmieszać, żeby coś nim przekazać. No i stwierdziłam, no dobra, to jeżeli ja cały czas udaję tą przestrzeń, to dlaczego ja nie mogę wziąć normalnej przestrzeni? Czemu muszę kłamać, jak mogę wziąć prawdę? I druga rzecz było to, że co jest kolorem? Że jak ja zaczęłam pracować na komputerze, zrobić ten obraz, zrobiłam ten obrazem na tym komputerze i w sumie to, co naprawdę osiąga nasze oko, te kolory, to jest światło. Czyli znowu dokładnie cały czas można nawiązywać do symulakry. No i stwierdziłam, okej, no czyli jeżeli ja mogę wziąć prawdziwą przestrzeń i mogę wziąć ten wspólny mianownik, jeżeli chodzi o zabawę z kolorem, obojętnie czy to jest cyfrowa czy analogowa, to ja mogę wziąć to światło i tą przestrzeń i to po prostu z tym teraz zacząć pracować. Zdecydowałam, że w sumie to malowanie na tej dwuwymiarowej powierzchni i robienie czegoś nie daje mi takich możliwości i takiej satysfakcji dla mnie też i też dla widza, jak ja wchodzę w przestrzeń i robię moją sztukę naprawdę w realnej przestrzeni. Co uważam bardzo zabawne i w sumie też jest temat, jedną z tych moich myśli w tej pracy, że w sumie teraz, nie wiem, czy na pewno ty słyszałeś o tym, że właśnie naukowcy doszli do wniosku, że w sumie nasza cała ta trójwymiarowa rzeczywistość, którą my widzimy i która uważamy za taki bardzo duży konstant w naszym życiu, na którym my się zawsze możemy jakby oprzeć, prawda? Że jednak wszystko jest dobrze, nie jest, we are not lost. To się okazuje, że to jest sobie hologram. Czyli w sumie to wszystko jest projekcja, słuchajcie. Zacząłem się zastanawiać, czy w wypadku tych prac, gdzie się hakuje ten sprzęt, czy w ogóle ta sama idea hakowania ma jakieś pewne znaczenie? Znaczy w tym sensie, czy gdyby to była możliwość sobie wyprodukowania takiego ekranu, który świeci od samego początku, a nie użycia starego ze zdrapaną tą folią polaryzacyjną, czy to w ogóle miałoby jakiekolwiek znaczenie dla samego? Jeżeli by to wyglądało dokładnie tak, że dla ludzi by to wyglądało jak to, co zupełnie jest im znane i jakby takie codzienne, to by nie grało w roli, ale ja tutaj akurat ten proces tego hakowania bardzo robię prezent, ponieważ on jest też częścią konceptu. Ja chcę to, żeby wiedzieli, że to są te zwykłe komputerowe monitory, które każdy na swoim biurku ma. No, też cały sens hakowania jednak polega na tym, żeby próbować dochodzić do jakichś rezultatów nieudanymi ścieżkami. Mhm. Jakby ten system wzywać cały czas, prawda? Tak. Na taki pojedynek. Tak. I gdzieś te pułapki, które różne systemy na nas zastawiają, gdzieś w jakiś kreatywny sposób przeładowywać. Jeżeli chodzi o strategię hakowania akurat w tej pracy w symulatorze, ja bym się chciała dopytać, na ile ta strategia na poziomie audio tutaj komponentu dźwiękowego została. Została w jakiś sposób uwzględniona? Bo tak, jest, ale to tutaj hakuje nasze przyzwyczajenia słuchowe. Czyli tu samo, sam ton jest zupełnie niezmieniony, ale jest to ton wzięty z NASA i oni nagrali w kosmosie, nagrali jakie, co słychać tam i dali te mikrofony, skierowali na różne planety i nagrywali te tony, które stamtąd zostały eminowane i z tego wszystkiego ja po prostu je dałam jedno za drugie, połączyłam je i to jest to, co można tu słychać. Na początku to brzmi jak dżungla, ale w zasadzie to jest natura, którą możemy tylko poprzez technikę poznać. No, sztuka jest za każdym razem kłamstwem, ale pięknym kłamstwem. To jest tak jak czarowanie. 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 Czarowanie.